witamy serdecznie znowu na siłowni BKS-u u Krzycha. Klata boli, biceps boli, zakwasy są. Nie trenuje się w czasie zakwasów partii mięśniowych, nie? Oczywiście regeneracji na duże grupy mięśniowe z 5 dni potrzeba 6, może czasami 4, ale po 5 średnio. Po ostatnim treningu klatka i biceps mocno mnie bolały, ale to dobrze. Dzisiejszy trening rozpocząłem oczywiście od rozgrzewki. Przypominam, rozgrzewka to podstawa dobrego treningu. Ale chyba nie wszyscy wiedzą, że mięsień rośnie w domu, a nie na siłowni. Mięsień rośnie w czasie ćwiczenia, czy w czasie regeneracji trening w domu? Trening jest tylko bodźcem, regeneracja podczas snu nawet rośnie najlepiej. Podczas wypoczynku. Trzeba go odżywiać, dbać o niego, dać mu się wyspać. I żeby ta regeneracja była lepsza i wzrost mięśnia, co należy spożywać? Może tak pokrótce. Na tym etapie, w którym jesteś, jeszcze nie są konieczne jakieś aminokwasy, czy kreatyny, czy inne odżywki. Natomiast przyjdzie czas, że już musiał zakupić najprostszy zestaw. Kreatyna, aminokwasy rozgałęzione. To jest dobry początek. A jest taka tabletka, która spowoduje utratę brzucha? Podobno jest. Ale czy powoduje utratę brzucha, nie wiem. Ale jak weźmiesz tabletkę, weźmiesz do głowy, wziąłem tabletkę i to jest to. Tak, mięśnie rosną, kiedy ty odpoczywasz. Kiedy ćwiczysz i naprężasz mięśnie, doprowadzasz do uszkodzeń włókien mięśniowych. Następnie, kiedy odpoczywasz, zniszczona tkanka mięśniowa odbudowuje się i jednocześnie wzmacnia. I w ten sposób przygotowuje się do następnego treningu. W miarę jak włókna mięśniowe stają się silniejsze, używasz stopniowo większych ciężarów, aby znów doprowadzić do ich uszkodzenia. Pełny cykl regeneracji mięśnia wynosi około 72 godzin. Boli mnie góra. To troszkę, to dzisiaj nogi, nie? Zrobię na treningu. Był plan na uda, był plan na plecy, co wybieramy? Ja myślę, że nóżki, ale można by było troszkę pleców zrobić, jeżeli nie będzie bardzo boleć, bo to jest niby ruch w tą stronę. Zrobimy, nie? Dzisiaj trening ud, czyli mięśni czworogłowych, mięśni dwugłowych łydki i zrobimy dwa ćwiczenia na plecy, żeby coś poruszać. Będzie pięknie. Okej, no to... Obserwujcie. No to zaczynamy od nóg. Pierwsze ćwiczenie to prostowanie nóg w siadzie. W tym ćwiczeniu zaangażowane są różne głowy mięśni czworogłowych. Oczywiście nie przesadzałem, ponieważ od wielu lat nie trenowałem nóg. Następne ćwiczenie to chyba podstawowe ćwiczenie na nogi, czyli przysiady ze sztangą na barkach. W tym ćwiczeniu ważne jest odpowiednie ustawienie ciała. Klatka wypchnięta ku przodowi, przez cały czas plecy wygięte w jednakowy sposób, pracują tylko nogi, a ciężar ma opierać się na piętach. Podobne partie mięśni ud pracują przy wypychaniu ciężaru na sufnicy. Następne ćwiczenie to uginanie nóg w leżeniu. A na koniec wspięcia na palce w siadzie, czyli łydki. Drugą partią mięśniową, którą dzisiaj trenowałem, były plecy, ale tylko dwa ćwiczenia. Na początku przyciąganie linki wyciągu dolnego w siadzie płaskim. Przypominam, że w trakcie wykonywania tego ćwiczenia łokcie należy trzymać blisko ciała. Drugie ćwiczenie to ściąganie drążka. Tutaj można używać różnych drążków i różnych ustawień ciała. A na koniec kaptur, czyli wznosy barków. No i jeszcze 10 minut na orbitreku. Dzisiaj zrobiłem dwie wielkie partie mięśniowe, nogi i plecy. Ale oczywiście skromnie, bo chcę jutro chodzić. Jak wiadomo, ja bym zrobił porządnie nogi, bym miał jutro bardzo wielkie problemy z zakwasami. To tyle, do zobaczenia w piątek.